Siemanko, jestem Lucek, a to jest... A to gnój! Na samym starcie! Crown Victoria. A to jest Need for... Nie, to jest The Crew! The Crew Wild Run! I... Wow, nowa grafika! W ogóle wszystko jest nowe! I okazuje się... Tak! Jednak jest tak, jak przypuszczałem. To znaczy, były dwie opcje. Albo Wild Run będzie oddzielną grą, albo połączy się razem z podstawką, czyli The Crew. I... Ta druga opcja, czyli po prostu Wild Run połączył się z The Crew i jednocześnie gracze, ci, którzy nie zakupią tego dodatku, dalej będą mieli tą fajną grafikę, powiedzmy. Nie każdemu może się spodobać, prawda? A ten gracz, który teraz jest ze mną w sesji, Szafa 1040, on nie ma dodatku Wild Run i na przykład jest tu takie wyzwanie. Można je sobie aktywować. Zobaczcie, można tworzyć swoje wyścigi w ogóle. Usuwasz drogę. I tak, macie tutaj start. Dajecie sobie jeden checkpoint, drugi checkpoint, trzeci checkpoint, czwarty, gdzie, nie wiem, gdzieś tutaj checkpoint, piąty checkpoint gdzieś tutaj. I zobaczcie, możecie sobie za to dostawać nawet kasę. Ja za taką trasę, jak sobie tutaj wybrałem, zrobiłem, stworzyłem, dostanę 4533 baksy, jeśli to wygram. Mogę to wysłać, myk, i gracz niestety nie posiada The Crew Wild Run, więc nie może się tutaj ze mną ścigać. I to jest trochę lipa, bo to jest zajebista sprawa, ja tego bardzo długo oczekiwałem, to taką funkcję w The Crew. No ale niestety gracze, którzy nie mają tego dodatku, nie będą mogli ze mną na przykład tutaj grać. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj płynność gry, zdaje się, że została trochę poprawiona. Jestem teraz w mieście, znaczy w takim małym miasteczku, zobaczymy, jak w mieście w Nowym Jorku będzie wyglądała płynność. Tutaj troszeczkę ta płynność gry zawsze spadała. Zobaczymy, jak jest w tym wypadku na dodatku. Myk, 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 myk. Teleport i jesteśmy na miejscu. No i zobaczymy, mam dalej 60 FPS-ów, żadnych spadków. Za chwilę się rozpędzę do jakiejś konkretniejszej prędkości. Chwilę coś tutaj przycięło, było to widać, nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. No, ale ja będę wam mówił, jeśli coś się będzie takiego działo. Wcześniej miałem jakieś problemy, może nie wszyscy mieli takie problemy. Ja czasami miałem jakieś takie drobne ścinki, ja nie mam wcale złego komputera. Bez problemu mogę grać w The Crew na najwyższych ustawieniach, bo ta gra wcale nie jest aż taka wymagająca. Grafika jest teraz taka... nie jest taka szara, jest bardziej skontrastowana, bardziej mi się podoba niż to było wtedy. Wtedy była taka szara. Możecie sobie porównać, oglądając mój poprzedni odcinek z The Crew, gdzie właśnie zauważycie to gołym okiem. Po prostu ta grafika jest teraz inna. Zauważcie fakt, że wszędzie są kałuże. Na szczęście, nie wiem, właśnie jak teraz jest tutaj, bo w becie pamiętam też, że były kałuże na drogach tych pustynnych takich. Zobaczymy, tutaj jest asfalt. Też widać, że są chyba jakieś kałuże. Także wygląda na to, że te kałuże są wszechobecne, ale zobaczcie, te kałuże nie są aż takie, chyba że zacznie padać tutaj deszcz. A w ogóle efekt deszczu jest zajebisty, bo z kokpitu fajnie widać wtedy wycieraczki, jak chodzą, czego wcześniej nie mogliśmy doświadczyć, no bo deszczu po prostu nie było. Także są warunki pogodowe, naprawdę one wyglądają fajnie. Tyle na temat grafiki mogę powiedzieć. W górach deszczu nie ma. Są drogi oblodzone. Nie wiem, czy to będzie asfalt. Ojej. Ojej, gdzie to mnie wysrało? Kurde, za jakieś coś. Myk, tutaj. Jest sobie asfalt. Drogi nie są na szczęście w deszczu, bo to by była katastrofa totalna. Tutaj jest tunel. Możemy sobie przez niego szybko przejechać. I robi się fajnie w tunelu, bardzo, bardzo ciemno. Bardzo ciemno, nawet przydałyby się światełka. A, nie wiem, jak się je tutaj włączało nawet, zapomniałem. Także, aha, jeszcze w patchu było ogólnie napisane, że troszeczkę zmieni... Ale jasno, cholera, wyjazd z tunelu naprawdę bardzo, bardzo jasny. Było napisane, że troszeczkę prowadzenie aut zostanie zmienione, że zostało zmienione. Mają się troszeczkę lepiej chyba prowadzić, mniej wchodzić w poślizg i tak dalej. Bardziej takie sztywne to prowadzenie ma być.
I wiesz co, ciężko to stwierdzić. Naprawdę, moja ocena, jeśli bym powiedział w jedną stronę czy w drugą stronę, że te samochody są albo bardziej przyczepne, albo nie wiem, gorzej się czy lepiej prowadzą, to ocena będzie w 100% subiektywna, bo to jest bardzo ciężkie do wyczucia. Naprawdę, ja dopiero co wbiłem do tej gry i ciężko mi coś tutaj powiedzieć. Musiałbym dłużej pograć, żeby naprawdę stwierdzić, czy te samochody się zmieniły. Natomiast gdy wsiadam sobie do mojego Dodge'a Chargera z wersji wyczynowej, to tym się dalej nie da jeździć. Jest w cholerę ciężko, rzuca dupę, pali kapcia cały czas i bardzo ciężko go opanować. Może to jest też kwestia jakiegoś tam tuningu, ale gdy dodaję nitra, to o Jezus. Jest ciężko. Także, no, Charger został taki, jaki był. Ale plus jest taki, że można go zrobić na drift, co mam nadzieję w tym odcinku uda mi się zrobić. Najpierw jednak pójdziemy sobie tutaj. Tutaj mamy próby ekstremalne i to jest prawdopodobnie taki wstęp do tego całego dodatku. Ten wstęp mogą obejrzeć wszyscy gracze. Tak, tutaj jest tuner rajdowy, więc nie ma tych tunerów jeszcze na drift, dragi i tak dalej, więc trzeba po prostu obejrzeć sobie ten jakby wstęp. I tak jak mówię, wszyscy gracze mogą sobie to obejrzeć, ale tylko posiadacze tego dodatku Wild Run mogą cieszyć się dalej zabawą, powiedzmy, tuningując te samochody do driftu i tak dalej. Okej. Nie, to jest taki wstępniak. Tak jak mówię, jeśli wbijecie pierwszy raz do gry, no to możecie sobie to sami przejść. Nieważne, czy kupiłeś dodatek, czy nie kupiłeś, możecie przejechać Monsterem, Fordem, Raptorem, stuningowanym na Monstera. Ja już wam to pokazywałem chyba przy okazji sprawdzania bety, jak jeździcie tymi Monsterami, ale chyba nikt tutaj nie będzie się kłócił, jeśli powiem, że Ford Raptor jest samochodem wspaniałym na właśnie tuning monsterowy. Bo pasuje do niego. Można robić backflipy, frontflipy. W powietrzu samochodem da się sterować. Da się nim sterować po prostu robiąc te frontflipy czy backflipy. Tutaj można sobie myknąć. O! Także robi się różne fajne stunty. Oj, tak sobie poszło. 500. Tutaj są punkty. Także tu się po prostu to zbiera. I to jest taki wstępniak. Została minuta, na czas zbieramy te wszystkie punkty. Za nie dostaje się jakąś tam kasę i inne szmery, bajery. Tak naprawdę nie wiem, nie chcę was okłamać ani powiedzieć coś źle, ale zabawa jest przednia. Ciekawe zresztą, jak te zawody monsterów będą wyglądały później, no bo to jest jedna sprawa, to zbieranie punktów, ale chyba będzie coś jeszcze, nie jestem też w stanie powiedzieć. No bo mówię, dopiero co włączyłem Wild Run, w becie też niewiele jakby było do tej zabawy, ale zauważyłem, że dużo samochodów jest możliwych do stunigowania na drift, nawet taki Lamborghini Aventador czy Ferrari Speciale, no fajnie, naprawdę. Tylko nie wiem, czy do Aventadora pasuje tunik driftowy. Wydaje mi się, że troszeczkę nie, skoro jest to samochód z napędem na 4 koła. No ale jak udowodnił Ken Block, można driftować także samochodem z napędem na 4 koła. Chociaż mnie to jakoś, nie wiem, nie pasuje. No, może ja to jestem ludzkiem takim głupim i tyle. Więc szczególną moją uwagę zwróciły te zawody podczas jazdy dowolnej, gdzie możemy sobie tworzyć własne zawody po prostu szybko na mapce, wyznaczając checkpointy. To jest zajebiste. No i to jest próba Dragstera, coś czego wam nie pokazywałem jeszcze przy okazji testowania bety Wild Run. I to jest absolutnie zajebista sprawa, a to dlatego, że prędkość jest tu niesamowita. Ups, nie trafiłem. Ach, dobra, nieważne. Zapomniałem, jak czymś tu biegi zmieniało. Aha, dobra. I to nie wszystko, bo tutaj tej prędkości tak za bardzo nie czuć, chociaż i tak jest zajebista. Ale gdy jedzie się między budynkami, bo oczywiście wyścigi drag też są prowadzone gdzieś tam w mieście,
no to wtedy wszystko tak dookoła zapiernicza i to nie jest tak, że się jedzie cały czas w prostej linii, ale jak się jeździ właśnie w mieście gdzieś tam, no to trzeba też leciutko skręcać, a podczas skręcania, jadąc 500 km na godzinę, dzieją się różne rzeczy i naprawdę ciężko jest opanować samochód. Jest tutaj kilka podejść. Tak, teraz będziemy jechać próbę driftu, prawdopodobnie w górach, jak to było w becie, ale nie. Nie, teraz jest w mieście. No i zobaczycie sobie przy okazji, jak wygląda jazda w deszczu. Z kokpitu. Tak to sobie wygląda. Troszeczkę za cicho słychać ten samochód. Nie wiem, czy Subaru BRZ jest aż tak wyciszone, że tego nie słychać. Ale fajnie wyglądają te wycieraczki. Bardzo mi się to podoba. Chociaż to jest szczegół. No ale ja zawsze powtarzam, że szczegóły składają się na całościowy ideał, prawda? Dosyć fajnie się driftuje, chociaż powiedziałbym, że to są bardziej power slidy. Ale zauważcie, że można driftować dosyć płynnie. Jest to samochód prawdopodobnie przygotowany na drift, no nie może być inaczej. A mam nadzieję, że zaraz zrobię mojego Dodge Chargera na drift i że będę mógł driftować, o czym zawsze marzyłem, na zwykłym asfalcie. Właśnie, zobaczymy, co się stanie, jak zaciągnę ręczny. Oj, obraca mocniej trochę. No i tutaj też mamy to driftowanie na czas. Wow! Oh shit. No nie, obróciłem trochę za mocno tutaj. ...40 sekund. Tutaj tak, no właśnie, nie wiem, czy ja za to jakąś kasę dostanę, czy też nie. Ale te wyzwania online, no to mi się, znaczy online, te w jeździe dowolnej, zajebista sprawa, zawsze chciałem w dekru coś takiego, no. O, jeszcze są jakieś takie wyzwania, ale to wam później pokażę, no bo sam nie wiem, o co w tym chodzi, więc to sobie sprawdzę może za moment. Tu jest jeszcze jakaś inna kamera, jakaś taka kamera akcji, którą teraz włączyłem. Albo to nie ta, nie wiem. Jest jeszcze taka kamera. Jedna chyba została dodana, nie jestem pewny. Pierwszy ekstremalny wóz jest darmowy. No dobra, to niech będzie sobie to właśnie Dodge Charger. Tunel driftowy. Mam nadzieję, że teraz mam właśnie Dodge'a. Tak, mam Dodge'a. Odwiedź. Więc mamy za free pierwsze auto. Mam nadzieję, że w tych zawodach, takich wielkich zawodach, będzie można zdobywać sporo kasy, bo mi tej kasy naprawdę brakuje. Cały czas w dekru. Ja nie spędzam w tej grze masę czasu. A, zaraz wam powiem. Dobra, kupujemy zestaw. Poziom 40. Okej. No i zobaczymy, jak Charger będzie wyglądał. Dużo się nie zmienił od tej wersji wyczynowej. Widzicie, że też ma te wydechy z boku. Chociaż może trochę inne. Stuninguj. Nie, takie same. Tył jest chyba nawet taki sam. Kurde, to jest prawie to samo, co miałem przed chwilą. Jedynie tylko antenka chyba taka wystaje z boku, ale nie wiem, czy ona nie była wcześniej. Zobaczcie, no prawie to samo. Dobra, zerknijmy. Kolor zmienię sobie na drift. Pomarańczowy mi się podoba. Myk. Naklejki. Ciekawe, czy są jakieś nowe. Nie wiem, czy to było wcześniej. 100 tysięcy, no jasne. Uważaj, bo to kupię. Wnętrze można, to już wiemy wszystko. Teraz tak. Zderzaki. Shit, jak... Ej, to wygląda jak jakaś ciuchcia, nie? Ale zderzak bym chciał bez tego pługa. Takie światła już mam gdzieś w wersji chyba wyczynowej, więc dam takie bardziej klasyczne światła. O, tylny zderzak. Nie no, wydechy mam z boku też. Więc głupio, żeby były jeszcze z tyłu. A można to cofnąć? Co ja tu mam standardowo? Standardowo coś tam mam z tyłu. Dobra, to w takim razie niech tu będą sobie z tyłu. Myk. Z takim dyfuzorem ogromnym. Dobra, osłony. O! Co to jest?
Biorę to. Kurde. Dobra, felgi. A, oficjalne. Wow, biorę. Myk. Lusterka boczne. Tutaj też niewiele zmian. Spoiler. Ten na pewno chce... Nie, ja dam bez spoilera, a co? Myk. Dobra. No i maska. Na pewno nie chcę z włókna węglowego. Tutaj wiele części, widzicie, nowych nie ma, dlatego auta przynajmniej, nie wiem jak jest dla innych. Ale jest właściwie to, co było. Tej maski jeszcze nie miałem. Myk. No i dobra. Mechanika to, nie muszę się tym przejmować. Ohoho, no to teraz wygląda! I to jest pojazd tunigowany na drift. Jestem zajebiście ciekawy, już nie mogę się doczekać, aż stąd wyjadę. Jestem zajebiście ciekawy, jak się będzie tym jeździć teraz. Możemy rzeczywiście tymi pojazdami jeździć po jeździe dowolnej. Czy raczej driftować, zaraz się okaże. Uho! Kozak! Jakie fajne światła z tyłu zamontowałem. Damn! No i dobra, tunik driftowy. Nie jest to zbyt mocno stunigowany samochód, ale... What the f... Co to za blokada drogowa tutaj? No zobaczmy, zobaczmy. Jesteśmy na razie w mieście, zaraz pojadę w jakieś inne miejsce. Ja wiem! Powiem wam, że Charger normalnie tak jeździ, on cały czas bokiem, jak nie wiem, jak jakaś motorówka. Także dużej różnicy nie ma. Dobra, ale chodźmy może w miejsce, gdzie się te drifty będzie fajniej robiło. Tak, z tego co pamiętam, może tutaj, zobaczmy. Z tego co pamiętam, po właśnie zainstalowaniu modyfikacji do driftu, do samochodu, nawet na takim lodzie, miałem więcej kontroli niż w przypadku takiego Dodge Chargera bez tuningu na drift. Zobaczymy jak będzie teraz. Troszeczkę mam problem, aby go opanować. Ale tego też brakowało bardzo w The Crew. Kurde. Kurde. Jest ciężko, drzwi mi się aż otworzyły. Cholera. Dobra, zobaczymy jak na śniegu będzie latał. Jest ciężko, ogólnie ten samochód jeszcze jest słabo stunigowany, więc może dlatego tak dziwnie jest. Oby. Tu mamy trochę asfaltu, jakieś tam serpentynki, widzę, że też sporo ruchu ulicznego. No ale mam nadzieję, że zaraz zniknie. Spadaj ty Fordzino jedna. Okej. No i próbujemy. Jakie fajne ośnieżone te koła miał. No tego nie było wcześniej. Dobra. Ależ ciężko. Nie macie pojęcia. Taki ociężały ten samochód teraz jest. Ale jeśli chodzi o driftowanie, to jest naprawdę bardzo podobnie jak było wcześniej. Chociaż ta druga jest tutaj sucha teraz. Ona jest odśnieżona. Bardzo dziwnie. Ciężko się do tego jakby przyzwyczaić. Dobra, już wiem, że na ręcznym można się odwrócić szybko w drugą stronę, co jest bardzo fajne i intuicyjne. No dobra, lepiej, lepiej jest, jest lepiej. Lepsza kontrola na pewno. Zresztą, a właśnie, ja driftuję teraz na skrzyni automatycznej. A ciekawe co będzie jak będę driftował na skrzyni... No tak, bo ja kurczę, przecież zawsze driftowałem na ręcznej. Ciekawe co będzie w takim wypadku jak będę miał automata. I tutaj ciekawa sprawa, twórcy na stałe przypisali prawą gałkę na padzie, przynajmniej od Xboxa, do właśnie zmiany biegów, czego nie było wcześniej. Wcześniej ja sobie tak po prostu przyporządkowałem. Więc o co tu chodzi? Chodzi o to, aby samochód podczas driftu miał jak najwyższe obroty,
żeby czasami sam nie zmienił biegu na wyższy albo niższy. I żeby nie stracił mocy, żeby po prostu cały czas mielił tego kapora, jak natura chciała. Kurde, jaki hardkorowy zjazd. Dobra, tu będziemy mieli kilka zakrętów, jeszcze przetestujmy to. Oj, ciężko, na dwójce bardzo ciężko, chyba takie łuki trzeba pokonywać na trójce. Dodżem bardzo ciężko. Jechałem lepszymi samochodami, takimi typowymi tunelami, którymi się rzeczywiście lepiej driftowało, ale zdecydowanie teraz tym Chargerem mam więcej kontroli podczas driftu, mimo że może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest lepiej, chociaż nie jest to różnica, której ja bym oczekiwał po tym dodatku, po tym tuningu, nie? Także podsumowując ten filmik, muszę wam powiedzieć, że bardzo fajna opcja, że gracze, którzy nie mają tego dodatku, mogą cieszyć się grafiką dodaną do tej gry praktycznie za darmo, no bo uruchamiając sobie The Crew, po prostu będziesz to prawdopodobnie miał, no nie ma innej opcji raczej, bo gra się uruchamia tak samo jak i wcześniej, tylko po prostu ja kupiłem sobie ten dodatek i mam te dodatkowe opcje i na przykład nie mogę zapraszać do niektórych rzeczy graczy, którzy nie mają tego dodatku. No tutaj sobie jakiś gracz jedzie, nie wiem kto to jest. Aha, to jest ten, co jest ze mną w ekipie. No i właśnie jego nie mogę zaprosić. Szkoda, bo bym zrobił fajny event. Aha, jeszcze miałem wam pokazać jedną rzecz. Tu jest coś takiego. Wyczyn JS. To może być. I właśnie ten nie posiada... Aha, to jest... Okej. Chyb o mały włos, 20 samochodów. Cel jakiś osobisty. Jak to zaliczę, to zobaczymy, ile kasy dostanę. 1, 2. No, spoko, jakoś idzie. Najlepiej to chyba zaliczyć na autostradzie, nie w takim miejscu. A, bo tu mało pojazdów jeździ. Ale zobaczymy. To można robić właśnie z kimś, co jest bardzo fajne. Okej. No właśnie, i tutaj mi się pokazuje postęp w tym wyzwaniu. Okej, 3. Zostało jeszcze 9 samochodów. Raz, 2. Także tak to te wyzwania tu wyglądają. W następnych odcinkach na pewno będziemy sobie robić resztę rzeczy związanych z Wild Run, a także zarabiać kasę na to, aby tuningować i kupować nowe samochody, bo ja cały czas zbieram na te najlepsze egzotyki, żeby je sobie zakupić. Bardzo fajną sprawą jest fakt, że można sobie tu kupić nieskończoną ilość samochodów, to znaczy można kupić po prostu wszystkie, zebrać całą kolekcję i już. A na przykład w nowym NFS-ie możemy mieć tylko 5 aut, no i kontrowersyjny jest ten drift, moim zdaniem jest troszeczkę skopany. Udało się zaliczyć ten wyczyn, niestety w pojedynkę. Oczekiwanie, następny wyczyn. No tak, ale czy ja dostałem za to jakąś kasę, czy nie? Zobaczcie przy okazji, jak wygląda tutaj też, jak się jedzie w dzień. Fajnie, fajnie to wszystko widać. No dobra, moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o The Crew Wild Run. Na dzisiaj. Moje pierwsze spojrzenie na tą grę. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.